Od 13 do 19 września 2023 roku w Krakowie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Będzie ono obradować pod hasłem Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się jednemu z elementów tego tematu z panią Anną Wrzecińską. I na początek chciałem zapytać, jakie jest pani doświadczenie, zaangażowanie w Światowej Federacji Luterańskiej dotychczas? Światową Federację Luterańską poznałam, jak rozpoczęłam pracę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Byłam wtedy młodą kobietą, było to zaraz po studiach i to wcale nie teologicznych. Na początku miałam do czynienia z korespondencją, która dotyczyła prac Światowej Federacji Luterańskiej. Ja dopiero później miałam przyjemność brania udziału w konferencjach czy spotkaniach. I tak naprawdę to, co mnie zachwyciło na samym początku, to inkluzywność. W spotkaniach Światowej Federacji Luterańskiej brały zawsze udział mężczyźni, kobiety i młodzież. Światowa Federacja Luterańska to jest jeden z wyznaczników jej prac. To już bodajże na zgromadzeniu w Budapeszcie przyjęto taką zasadę, że właśnie w pracach, w spotkaniach, w gremiach Światowej Federacji Luterańskiej biorą udział w 40% kobiety, w 40% mężczyźni, w 20% młodzież. I muszę powiedzieć, że też wtedy byłam taką orędowniczką ordynacji kobiet w naszym kościele, ponieważ należałam do parafii, która była prowadzona przez diakonkę. I też to była dla mnie możliwość spotykania kobiet w służbie duchownego, którą też sobie bardzo ceniłam. To było 20 lat temu i jeszcze cały czas jesteśmy kościołem w drodze, który stara się tą inkluzywność osiągnąć. Już dużo, myślę, osiągnęliśmy, do wielu rzeczy doszliśmy, ale jednak mimo wszystko te 20 lat temu ta różnica w podejściu Światowej Federacji Luterańskiej i tym, co doświadczałam tutaj w Polsce, była znacząca. Więc dla mnie to było duże przeżycie, duże duchowe przeżycie, ponieważ oczywiście to nie dotyczyło tylko, ta różnorodność nie objawiała się tylko w tym, że każda grupa, właśnie kobiety, mężczyźni, młodzież miała swoje miejsce i była zaangażowana, ale też był to globalny wyraz działania Światowej Federacji. Tak? Spotykali się ludzie z wszystkich regionów. To wszystko było bardzo ciekawe dla mnie. Chcemy przyjrzeć się dzisiaj wspólnie ostatniemu elementowi tego tematu, mianowicie hasło Jedna Nadzieja. Cały pomysł na temat ma oczywiście swoje zakorzenienie biblijne. No i właśnie o nie chciałbym zapytać, jakie motywy biblijne gdzieś próbują wybrzmieć w tym temacie, w tym haśle Jedna Nadzieja? Tak, nadzieja to po grecku radosne oczekiwanie. To pragnienie połączone z wytrwałym oczekiwaniem na realizację. To pewność, że Bóg stoi za swoimi obietnicami. I tak naprawdę taka historia biblijna, która kojarzy mi się właśnie z tą definicją nadziei, dotyczy ludu izraelskiego i jego przeżycia niewoli egipskiej, tego, jak oni czekali na wyzwolenie, jak czekali na realizację Bożej obietnicy. Patrząc też na nadzieję w Biblii, też dostrzegam, że ona dotyczy wszystkiego stworzenia, nie dotyczy tylko i wyłącznie człowieka. Kiedy patrzymy na to biblijne mówienie o nadziei, to możemy tam znaleźć jeszcze odniesienie do innego elementu tematu zgromadzenia, mianowicie do osoby Ducha Świętego. Jak w kontekście właśnie Ducha możemy mówić o nadziei? Dla mnie właściwie te wszystkie trzy elementy, jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, są ze sobą połączone. Bo właśnie to ciało, które w rozumieniu apostoła Pawła jest Kościołem, jest napełnione Bożym Duchem i żyje w nadziei. W nadziei pojednania całego stworzenia w Jezusie Chrystusie, w nadziei na zbawienie. Ale z drugiej strony jest to też dla mnie nie tylko oczekiwanie, ale też taka aktywność, takie zachęcenie przez inspirację Bożego Ducha do tego, żebyśmy działali na rzecz pojednania, na rzecz sprawiedliwości, na rzecz pokoju tu i teraz. Abyśmy starali się budować wspólnotę w tej różnorodności, w której jesteśmy. Szukając jeszcze tych biblijnych odniesień do nadziei, nie sposób ominąć apostoła Pawła i jego listu do Koryntian, w którym w słynnym hymnie o miłości zestawia właśnie miłość, wiarę i nadzieję.
Czy ten motyw też może nam jakoś pomóc rozwinąć ten temat zgromadzenia? Tak, w liście do Koryntian czytamy teraz pozostaje więc wiara, nadzieja i miłość, te trzy, które są, wszystkie te atrybuty są darem Ducha Świętego. Rozumiemy to w ten sposób, że nadzieja łączy się z wiarą, a ta wiara jest czynna w miłości. I znowu wierzymy, że te Boże obietnice się spełnią, a z jednej strony musimy działać w duchu tej miłości do tego, żeby poprawiać, żeby burzyć to, co jest złe, żeby działać na rzecz pojednania, budować mosty, żeby wypełniać też to, o co się modlimy w modlitwie pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ta refleksja nad nadzieją, ona jest oczywiście czymś pięknym i chrześcijańskim, ale bardzo często, patrząc wokół siebie, dostrzegamy, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest czymś, gdzie tej nadziei brakuje. Co w takim razie my jako chrześcijanie, myśląc o tych wszystkich chrześcijańskich motywach rozumienia nadziei, no możemy powiedzieć temu światu, który wokół nas wcale nie jest doskonały? Dla mnie to jest takie ważne zadanie dla kościołów. Kościoły powinny głośno mówić o niesprawiedliwości na tym świecie. Powinny głośno mówić o wykluczeniu, o tym, że ludzie są krzywdzeni ze względu na kolor skóry, ze względu na płeć, ze względu na swój status społeczny. Ludzie, którzy doświadczają takich trudnych, granicznych momentów, którzy są torturowani, żyją tą nadzieją, czekają na sprawiedliwość, na pokój. Kościoły muszą tutaj być aktywne. Też kojarzy mi się właśnie w tej broszurze to, o czym pisał święty Augustyn, że nadzieja ma dwie córki, gniew i odwagę. I mamy prawo odczuwać gniew w imieniu tych wszystkich ofiar w sytuacji, kiedy właśnie doświadczają takich trudnych przemocy czy wykluczenia. I myślę, że to właśnie Duch Święty daje nam odwagę i siłę do tego, żeby działać w ich imieniu, żeby działać na rzecz sprawiedliwości. I powiem szczerze, że kiedy przeczytałam ten fragment, pomyślałam sobie od razu o tym, co dzieje się na naszej granicy polsko-białoruskiej, bo właśnie to jest dla mnie ten przykład, że wiele osób i organizacji działa i pomaga właśnie tam, niesie pomoc ludziom, ponieważ widzi ich ból, ich strach, ich bezradność, przemoc i robią to często też z obawą, ze strachem, ponieważ sytuacja polityczna jest trudna i wydaje mi się, że to tak naprawdę dobrze obrazuje też to, o czym przed chwilą mówiłam. Ta sytuacja na granicy białoruskiej, o której pani mówi, to jeden z takich możliwości przeniesienia tego myślenia o nadziei do nas tu i teraz, do Polski w roku 2023. Co jeszcze mogłoby być takim motywem, takim elementem, czego jeszcze moglibyśmy się nauczyć z tego tematu? To, w jaki sposób nadzieja może być elementem misji Kościoła. Myślę, że możemy to robić na wiele różnych sposobów, też tutaj w Polsce. Możemy to robić głosząc Ewangelię, działając diakonijnie, działając humanitarnie, ale też poprzez rzecznictwo, podnosząc swój głos publicznie w sytuacjach, kiedy powinniśmy to zrobić, kiedy powinniśmy stanąć w obronie tych, którzy tego potrzebują. Ale myślę też, to jest takie zadanie, abyśmy też patrzyli na to, jak my działamy, co my robimy, czy może nie nadużywamy swojej władzy, czy może nawet w Kościele nie nadużywamy swojej pozycji, czy może nie powinniśmy zreformować swojej struktury tak, aby osiągnąć tą wspólnotę, pojednanie razem. I myślę, że to jest też to, co mi pokazały te ostatnie miesiące, to jest też to, w jaki sposób możemy się uczyć od siebie nawzajem razem z kościołami Światowej Federacji Luterańskiej. Jest wiele wyzwań teraz, z których sobie sami nie poradzimy, chociażby na przykład kryzys klimatyczny, jeden z namacalnych kryzysów wojny w Ukrainie.
to dla mnie taki wielki znak nadziei, jak kościoły mogą sobie pomagać, jak kościoły mogą razem działać i razem nieść tą nadzieję. I właściwie od razu 11 miesięcy temu, po wybuchu wojny, od razu wiele kościołów członkowskich, z którymi mamy kontakty, Światowej Federacji Luterańskiej i sama Światowa Federacja Luterańska, od razu skontaktowały się z nami, pytając nas, jak mogą nam pomóc w sytuacji, kiedy setki tysięcy osób przekracza naszą granicę. Co mogą zrobić? I to było niezwykle budujące, bo czuliśmy, że nie jesteśmy sami w tym momencie. I tak naprawdę przecież Światowa Federacja Luterańska, Dział Służby dla Świata stworzyła biuro tutaj w Warszawie, które niesie pomoc humanitarną, ale też realizujemy projekty również ze środków Światowej Federacji Luterańskiej razem z naszymi parafiami, gdzie po prostu możemy pomagać gościom z Ukrainy, możemy dawać im właśnie nadzieję, pomagać im żyć tutaj w Polsce. I to jest dla mnie naprawdę prawdziwe świadectwo solidarności, jedności i tego, że razem możemy więcej. Dziękuję za ten trudny, ale dający nadzieję przykład. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.